tym odcinku chciałbym podzielić się z Wami jedną z ciekawszych historii, jaką przeżyłem przed wylotem. Nazwałem ją roboczo incydent na termach. Radio Kosmos. Rzecz działa się w Zakopanem. Potrzebowałem kilkudziesięciu punktów APF, żeby dostać oficjalne pozwolenie na wylot. Zerknąłem wtedy w kalendarz i zdziwiłem się, kompletnie zapomniałem o tym, że za kilka dni startują warsztaty estradowców. Nie brałem ich w ogóle pod uwagę i teoretycznie nie ma to nic wspólnego z wylotem w kosmos. Niemniej stowarzyszenie posiada akredytację instytutu, dlatego pomyślałem, że dobiję sobie te dodatkowe punkty. Tym bardziej, że mam wielu przyjaciół wśród estradowców, więc to by było przyjemne z pożytecznym. To nie był mój pierwszy wyjazd na warsztaty estradowców. Już wielokrotnie wybierałem się na to ważne dla mnie wydarzenie. Naprawdę zawsze dzieje się dużo ciekawego, ale wówczas punkty astronomicznego przygotowania fizycznego, czyli APF, których mi teraz brakuje, wtedy to kompletnie nie miało dla mnie znaczenia, bo skąd miałem wiedzieć, że będę miał możliwość w ogóle zrealizowania podróży kosmicznej. Ale wróćmy do tematu. Na warsztatach realizowaliśmy plan krok po kroku i mniej więcej wiedziałem, jak będą wyglądały zajęcia. Ale któregoś dnia podczas wieczornej narady padł postulat o wyjeździe na termy. Tak pomyślałem, że to naprawdę dobry pomysł. Dobry, myślę, że nawet genialny pomysł doczekał się szybkiej realizacji. Ustaliliśmy, że ruszamy na termy już jutro. Ja i myślę, że wielu moich kolegów, koleżanek liczyliśmy na to, że będzie wypoczynkowo i poleżymy sobie w ciepłej wodzie, czy w solance, czy w innej miksturze, ale nie, bo byłem z estradowcami. Ich po prostu nie da się utrzymać na smyczy, że tak powiem nieładnie. Chwila, moment, szybka narada, plan, można powiedzieć, z głowy i estradowcy już rządzili wielkim basenem na wielkim tarasie na zewnątrz. No i widok był naprawdę fantastyczny, bo kilku z nas, estradowców czy estradowczyń, nie wiem jak to się odmienia, już na brzegu basenu pokazywało różne animacje i ściągnęliśmy praktycznie większość ludzi, którzy byli obecni na górnym tarasie. I ten występ po prostu zamienił się w jeden wielki szał. I z przyjemnością odświeżyłem sobie różne układy choreograficzne, taneczne. W wodzie naprawdę to miało zupełnie inny smak. Jeszcze to tło. Z tyłu lśniło słońce, Tatry, chłodna bryza. Po prostu fantastycznie. Chłonąłem to wszystko z nieukrywaną przyjemnością. Z tego, co usłyszałem podczas przygotowań, zbliżała się wielka kulminacja. Stwierdziłem, że to być może ostatni moment na to, żeby rozprostować trochę kości, bo nie na darmo dostawało się te punkty aktywności fizycznej. Tam był naprawdę duży wycisk i stwierdziłem, że trzeba to jakoś zrekompensować. I szukałem urządzeń, które najbardziej byłyby w stanie mnie zrelaksować po tym całym wysiłku. Była wirówka, więc wskoczyłem w środek i przy mojej masie bardzo szybko ją rozpędziłem i było przyjemnie, właśnie o to mi chodziło, z czego pamiętam. A dobrze, to pamiętam. Przepłynąłem kawałek, wróciłem do grupy. Impreza nabierała tempa, ale wychodząc z wirówki miałem trochę inną perspektywę. I wtedy kątem oka zobaczyłem coś dziwnego. Bardzo mi się to nie spodobało. Już wtedy byłem bardziej jako widz niż uczestniczący, więc moja uwaga nie była skupiona na prowadzących. I doskonale pamiętam, że po mojej lewej stronie zaczęło się dziać coś dziwnego.
Trudno było powiedzieć, kto jest kim na tym basenie, bo wszyscy wyglądaliśmy podobnie, ale w oczy rzuciła mi się grupka, która powoli zbliżała się do brzegu basenu, gdzie byli animatorzy, którzy pokazywali różne układy, o których wspomniałem. I bardzo nie spodobał mi się ich sposób grania w tą piłkę, bo widziałem, że się naradzali i celowo pudłowali tak, że piłka leciała w nasze dzieciaki, ponieważ część uczestników warsztatów przyjechała tutaj z rodzinami. One też mogły sobie swobodnie korzystać z atrakcji, jakie były także z basenu. Ale zaczynało mnie to bardzo niepokoić, bo raz za razem piłka uderzała kogoś czy w głowę, czy inaczej. Dlatego zacząłem swoim ciałem osłaniać przestrzeń między tymi łobuzami, takich nazwę, a dzieciakami. I właśnie te łobuzy zbliżały się niepostrzeżenie, krok po kroku, ale postanowiłem zaprzeć się nogami, trochę poprzepychać, żeby to kółeczko oddalić. Tylko czekamy na taki moment, aż piłka wyląduje gdzieś blisko mnie i chętnie bym ją wytrąbił nawet za brzeg, za murek tego basenu, żeby spadła w jasną chorobę, ale nie miałem takiej okazji. Piłka gdzieś obracała się wokół mnie, a nie miałem okazji jej sięgnąć. Ewidentnie było widać, że te gnojki były niepocieszone, ale te ich durnowate miny podpowiedziały mi, że dalej będą szukać okazji do draki. Ja z kolei zacząłem się przepychać coraz bardziej, tak żeby zaznaczyć, że, jak to się wtedy mówiło, skóry tanio nie sprzedam. Ewidentnie napięcie rosło, ale impreza też nabierała tempa, widać było wielki szał. No i tutaj dalsza część opowieści.